Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Błogosławiony Ładysław Zgielniowa. Urodzony w 1440 roku, umarł w roku 1505. Grób w kościele świętej Anny w Warszawie. Obraz przedstawia błogosławionego klęczącego w zachwycie. Obok książka z rozmyślaniami o męce Pana Jezusa i dyscyplina do biczowania się. Życie. Ciche miasteczko Gielniów w ziemi sandomierskiej było rodzinnem Ładysława Zgielniowa. Dla wyższych jednak studiów wyjechał do Krakowa. Uczył się tu teologii. Rzadko udzielał się kolegom, wszystkim bez wyjątku. Jeśli obcował, to ze świętymi, jak na przykład ze świętym Janem Kantym, Szymonem z Lipnicy, Stanisławem Kazimierczykiem i innymi. Gdy w Polsce Jan Kapistran założył zakon świętego Franciszka pod nazwą Bernardynów, Ładysław do tego zakonu wstąpił i zamieszkał w klasztorze w Warszawie. W Krakowie również zbudowano klasztor Bernardynów pod Wawelem w 1454 roku, lecz dzisiejszy jest z wieku XVII. Gdy Ładysław liczył 47 lat życia, został przełożonym nad klasztorami w Polsce. Jako prowincjał wysyłał zakonników na granice Białej Rusi i Litwy do pracy misyjnej. Doglądał też tych swoich robotników i zwiedzał klasztory w Wielkopolsce, na Mazowszu, Prusach i Litwie. Nie schlebiał nikomu, prawdę zawsze w oczy mówił. Wprowadził też pewne zmiany w przepisach zakonnych i dodał nowe, co ogólnie w zakonie się przyjęło. Świadczyło to o wykształceniu i wielkiej pobożności Ładysława. Po 40 latach wytężonej pracy umysłowej i fizycznej, podróże bowiem odbywał pieszo, oddał swoją duszę Stwórcy. Papież Benedykt XIV ogłosił Ładysława błogosławionym i patronem Polski i Litwy. Legenda. Na obrazie w ołtarzu kościoła Bernardynów w Krakowie przedstawiono błogosławionego Ładysława unoszącego się nad amboną w czasie wygłaszania kazania do ludu zebranego w kościele. Cud ten miał następujący przebieg. W Wielki Piątek wyszedł Ładysław na ambonę, bardzo zmizerowany postem i nocnym na modlitwie czuwaniem. Lecz gdy zaczął mówić o ukrzyżowanym Zbawicielu, gdy do słów dołączyły się łzy miłości i żalu nad cierpiącym Chrystusem, wnet serca słuchaczy kruszyły się i z wielką ochotą oczyszczały się w sakramencie pokuty. Podczas opowiadania o biczowaniu Pana Jezusa Ładysław spojrzał na obraz w kościele przedstawiający biczowanego Chrystusa. I oto teraz stała się rzecz cudowna. Ładysław podniesiony został nad ambonę i czas jakiś w powietrzu wisiał. Następnie lekko spuszczony został na ambonę, ale ogromnie osłabiony. Bracia zakonni zanieśli go do mieszkania, gdzie już z nikim nie rozmawiał, lecz przygotowywał się na śmierć, która niedługo potem nastąpiła. Modlitwa. Boże, któryś błogosławionego Ładysława, obdarzając wysoką doskonałością zakonną, jasnym świecznikiem w kościele naszym uczynił, spraw miłościwie, abyśmy za jego przykładem we wszelkich cnotach postępowali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.